Szaleństwo. Szaleństwo, całkowite szaleństwo, tak? A. Szaleństwo. No, sroczka troszeczkę popiła, udało mi się mamusię udobruchać na chwilkę, ale oczywiście całe towarzystwo w tym czasie chciało się bawić właśnie w tym miejscu, gdzie mama leży. O, ale jak ona znowu poszła, znowu korzysta chociaż z sekundy. Jak mruczy głośno, tak próbuje tą mamusię zmanipulować po kociemu. A. Ciekawa jestem, kto tam się bawi. Widzę, że lelek. No i chyba Mela. To akurat dobrze, bo na nich czeka wspólny domek. A tu jest Felek, tak to. A tu jest Felek, Kawka, Ela. O, o, o. Proszę, Ela na Felka napadła. Też dobrze, bo na nich też czeka wspólny domek. I mała, słuchajcie, pije. Taka kombinacja tu jest, że tak pije sroczka, mamusia wodę i Kawka też wodę. A te jak się bawią, jakie groźne koty. Co to za zajadła wojna. No dobrze, że się bawią, dobrze, cieszę się. Matko Boska, no i właśnie tak to jest z nimi. No i takie tutaj są scenki w tym kocim pokoju. Ja dzisiaj troszkę będę u nich częściej, bo muszę pilnować remontu naszej rury, która pękła. Mamy dwie olbrzymie dziury. Jedna na podjeździe, druga w garażu. Tak człowiek się może schować w nich. Więc troszeczkę będzie zamieszania. Chyba już trwają prace. Na sroczulkę muszę niestety zamknąć. Ona wyszalała się, popiła teraz i już będę się troszkę ja lepiej czuła. O, Boże, no popatrzcie, no przecież to... Jest to absolutnie normalne u kotków, no ale zawsze jest ryzyko, że będzie tak jak z Kawką, ze sroczką. Dobrze, żegnamy się, kończymy filmik. Pa!